Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj z czytań dotyka mnie to, że i ten Jair, i kobieta cierpiąca na krwotok dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo to, co oni robią po ludzku, to jest dziwne. Niektórzy mogą to ocenić naprawdę źle. Bo takich rzeczy nie wolno robić. Bo coś tam, coś tam. I dlatego ja dzisiaj ze Słowa Bożego chcę wyciągnąć to, że Duchu Święty przyjdź i prowadź mnie. I prowadź też każdego, z którym dzielę się tym Słowem. Byśmy i my mogli doświadczyć tych niesamowitych rzeczy, które przez Ducha Świętego w Jego prowadzeniu dokonują się. I niech Ojciec Niebieski będzie uwielbiony. Amen! Siła, moc, pokój, bezpieczeństwo w Duchu Świętym. Niech będzie z Tobą. Amen.